Agata z Rolnika pochwaliła się metamorfozą. Nie mogę się napatrzeć, show telewizji polskiej, czyli Rolnik szuka żony, cieszy się ogromną popularnością i sprawia, że widzowie mocno zżywają się z uczestnikami, którzy biorą udział w programie. Do 11 edycji postanowiła zgłosić się 57-letnia Agata, która poszukiwała miłości. Choć w tym aspekcie jej się nie udało, to zyskała liczne grono fanów, którzy mocno jej kibicują. Uczestniczka postanowiła podzielić się z fanami starym zdjęciem. Jak wówczas wyglądała? Agata, uczestniczka 11 edycji programu Rolnik szuka żony, przeszła spektakularną metamorfozę. 57-latka pochwaliła się w mediach społecznościowych starym zdjęciem. Musicie je zobaczyć, Agata z Rolnik szuka żony pochwaliła się metamorfozą. Nie mogę się napatrzeć. Program prowadzony przez Martę Manowską, czyli miłosne show Rolnik szuka żony, cieszy się ogromną i przyciąga tysiące widzów przed telewizory, którzy przez kilka tygodni śledzą perypetie rolników poszukujących miłości. W 11 sezonie mieliśmy okazję bliżej poznać 44-letniego Sebastiana, 37-letniego Marcina i 32-letniego Rafała oraz dwie rolniczki, 23-letnią Wiktorię oraz 57-letnią Agatę. Najstarsza z uczestniczek na swoje gospodarstwo zaprosiła dwóch kandydatów, Mirka i Irka, i początkowo wszystko szło w dobrym kierunku, aż do czasu, gdy Mirek szybko stwierdził, że nie pasuje do Agaty i postanowił dobrowolnie opuścić program. Agata i Irek, gdy zostali sami, powoli rozwijali swoją relację, jednak po kilkutygodniowej przerwie, oboje stwierdzili, że nie ma to sensu i postanowili pozostać na stopie przyjacielskiej. Agata poczuła pierwsza coś takiego, że ta znajomość nie pójdzie dalej, że zostanie na tym etapie. Myślę, że to ona zdecydowała jakby troszeczkę za nas obydwoje, że to się nie zadzieje dalej. Oznajmił Irek. 57-latka nie ukrywała, że również jest jej smutno, jednak musi to czuć, a nie żeby ładnie było dla telewizji. Ta historia, no, trochę smutna, co? Trochę smutna, bo na pewno, tak, jak mówiłam, moje dzieci kibicowały i widzowie, ale i dzieci i widzowie za nas życia nie przeżyją. To my musimy czuć, to my musimy podejmować decyzje, a nie, żeby ładnie było dla telewizji. Finał Rolnika jeszcze przed nami, więc wiele w tej kwestii może się zmienić. Niespodziewanie Agata postanowiła odezwać się do fanów i pochwaliła się dwoma zdjęciami, jednym tegorocznym, a drugim sprzed 5 lat. Trzeba przyznać, że uczestniczka na obu fotografiach wygląda fenomenalnie, jednak widać, że udało jej się nie tylko utrzymać piękną sylwetkę, ale również zmieniła kolor włosów. Co uważacie o tej zmianie? Moim zdaniem Agata prezentuje się zjawiskowo i ciężko oderwać od niej wzrok. Agata w ostatnim czasie udzieliła wywiadu dla TVP, w którym przyznała, że po udziale w show jest rozpoznawalna i na żywo jej odbiór przez ludzi jest zupełnie inny niż w internecie.